Dzień dobry i witam na kanale Azji. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. No i cóż, dzisiaj mamy 15 lutego. Jak już wiecie, byłem trochę zabiegany. No, ale parę rzeczy się wydarzyło. To zaczniemy od tego, że 11 lutego Rado zrobił live'a na swoim facebooku, gdzie ja jestem zablokowany. Nie miałem dostępu do tego, żeby to zobaczyć na początku. No, ale niestety pewna osoba to zobaczyła. Niestety, oczywiście, dla niego pewna osoba to zobaczyła i się z nim skontaktowała, żeby mu powiedzieć coś od serca. Ja następnie, jak dowiedziałem się o tym, to drodzy niego, przedzwoniłem. A że tego dnia musiałem jechać na Induction do pracy na tej kolei, no to nie mogłem od razu jechać do St. Thomas' Hospital, żeby z nim wytłumaczyć, tak jak trzeba sobie wytłumaczyć. No, jadąc po mnie. Niczego nie zdziałał, bo jak zwykle po prostu drący brzytwy się łapie i dużo krzyczał, mówiąc, że wyśle na mnie ludzi. Romowie mają jedną zasadę: że z domu się nie kradnie, a do domu się przynosi. I ja z tymi Romami rozmawiałem już wcześniej, jak Rado tu mieszkał. Także Rado nie ma pleców, ma dużo gadania i tyle. Później dodzwoniłem się do niego. Jak byłem w autobusie do pracy. No i rozmawiałem z nim z pół godziny. Rado mnie nagrywał. To na pewno kiedyś zobaczycie, o czym rozmawialiśmy. Bo chłop twierdząc, że mnie nie nagrywa, próbował mnie zmuszać do kłamstw. A niestety, lubi co lubi. I ja nie będę mu mówił, że on tego nie lubi. Tak, a wiemy dobrze o co chodzi. No i prosił mnie, żeby nie nagrywać więcej. Że zniszczyło go to wszystko. A to tylko prawda o nim, tak? Sam zaczął. I jeszcze do tego mówiąc, że pognoił, pognoju latałem na przykład na jego Facebooku. Tak, za dzieciaka, no wiadomo, jak zim, chcesz mieć dobre, to bornik trzeba rozrzucić po polu, tak? No ale to normalne na wsiach. A jeszcze, żeby było śmiesznie, to on ze mną to robił. No, także dużo nie mówił. Że wsadzali mi do gęby. Druta, jaką to ujął tam. No nie wydaje mi się. Druta nigdy w głębi nie żyłem, także jej rzuć nie będę. No ale niech kombinuje, niech drze się, wyzywa. Jak mu zaproponowałem spotkanie jeden na jeden, no to oczywiście wydygał gumę jak zawsze. I tyle było tego jego piszczenia, że on ludzi wyśle. Ma koło siebie teraz trzy osoby. Bezdomne i. Nawet te osoby bezdomne za nim nie pójdą, tylko jak zwykle twierdzi, że ma jakąś tam ochronę. Nikt go chronić nie będzie, bo sam sobie ważył piwa i sam go musi wypić. Także radził: przestań z tym patentem. Tak darłeś się, że 11, tak, że 12 wystawisz wszystko na ludzi, na Twojego placusia i całą resztę tych youtuberów. No, ale tak jak ja już wcześniej powiedziałem, że ty na, nic, nic, na nich nic nie masz i nie będziesz miał, bo to jest jedna wielka ściema i jak zawsze drzesz się bez podstawy. No i 12. Nie miałem czasu, żeby nic nagrać, no ale czekałem cały dzień. No ale oczywiście Rado nagrał coś tam z rafikiem, gdzie też całego tego nie oglądałem, ale nic nie jest na temat oczywiście. Placusia i tej reszty afery. Także, jak mówiłem, że nic nie ma, taki nie będzie miał, po prostu znowu krzyczał, krzyczał i dla jego krzyku um. No cóż, ludzi nie było i nie będzie ludzi. Oprócz Rumunów, którzy zapukali do moich drzwi, tak radzi licz, że Romowie zapukają w moje drzwi, bo ty im powiesz. Ci ludzie mają jeszcze swoje umysły i rozumy. Także ty złamałeś zasady. A nie zapominaj, nie jesteś Romem. Że dorastałeś między Romami, to nie znaczy, że jesteś jednym z nich. Ci ludzie mają strasznie rodzinne zasady, a ty nie masz żadnych zasad w życiu. Także krzycząc, wymieniając imiona, wiesz dobrze, że poznałem się z tymi ludźmi i oni też wiedzą. Jaką osobą jestem, że jestem szczery do bólu. A twoim kręceniem, po prostu nastawianiem kogoś przeciwko komuś znowu sobie tylko kosem się jeszcze u innych ludzi niż u mnie. Także sobie wyluzuj, chłopie. Obiecałeś mi, że znikniesz z tego YouTube'a, że zamykasz 12 tego YouTube'a. No ale jak widzimy, nie wyszedłeś. Nie nagrałeś, że to jest twoje ostatnie nagranie, że znikasz. No i cóż, będziesz dalej próbował Odgrzewać kotleta, kotleta. Ze swoim Jereczkiem Tak Łapiecie się brzytwie jak tylko możecie Jarek mówiąc, że ktoś Glanami straszy Albo wyzywa Tak, taki jestem o, Że druga. jak siądziesz na mnie To ja nie będę Bułkę przez bibułkę, aha, całą ręką Tylko po prostu Pojadę z tobą, bo trzeba pojechać Zostaw tego radziak. Także więc. Zjawa nie udzielaj się tutaj, Zostaw, bo, radziak, bo Bo będzie później Zostaw w eterze. No znowu będziesz ten w Weterze. Tak propos, dzisiaj kolega przed mi odwiedzić na przerwie. Na jedzie, Jest. To nie przeklinaj radziak. mi tutaj. No, także. Co jeszcze miałem tu do powiedzenia Wam, ludzie? Historykę o, de... o takim raperze. DD chyba. Dla mnie to po prostu następny mami synek. Oczywiście jak zawsze. Radio mnie zapoznał najpierw przez wideokole Gościu cały czas rapował do niego. Jakby Rado był jego dziewczyną albo coś w tym stylu. I pewnego dnia zaczął strasznie źle mówić o innych rasach i o ideologii Hitlera na że oni to popierają. Ja się zbulwersowałem. Mało nie zjadłem szczeniaka przez telefon. I do rada pytam się, kto to w ogóle jest? To jest twój przyjaciel. A już jak wiemy, radził Hitlera kocha. Upiera jego ideologię. Ostatnio też się odpalił na oświęcim. Tak, także. No nie, niestety, ale takich rzeczy się nie mówi. Możesz myśleć, co chcesz, ale nie mówisz o tym, bo tam dużo ludzi zginęło. Niewinnych. Praktycznie wszyscy byli niewinni, a po prostu jakiś debil miał pomysł taki, a nie inny, i do dzisiaj ludzie ponoszą tego konsekwencje. No, ale ten raper ustawił się ze mną, jak będzie w Londynie, że zmierzy się ze mną twarz-twarz, twarz, bo wielki chłop. A co do czego przyjechał do tego Londynu, radził, nie pozwolił mi jechać na Camberwell, gdzie on był w hostelu, żeby wymierzyć sprawiedliwość za swoje głupie gadanie. No i cóż, później z radem nagrał jakiegoś tam live'a na Waleni. Hamski strasznie ten japer był, tak, do ludzi. I jak zwinął się do Polski, to radia oczywiście prosił o to, żeby to usunąć, bo ludzie pod ognami mu się darli. Taki właśnie kozak ten DNT jest, tak. Używając mojego głosu. Na jednym z jego filmików też się nie spytał o to. Także chłopie, ja mam nadzieję, że jak będziesz w Londynie, to ty się ze mną spotkasz w ogóle, nie? Raperku, bo mamy sobie coś do wyjaśnienia. Obiecałeś mi solówkę i ja bardzo chcę tą solówkę. Także ja nie uciekam od tego, co ma być. Także daj mi znać, jak będziesz w Londynie. A na pewno wyjaśnimy sobie te sprawy, bo po prostu wisisz mi. Jedną dobrą solówkę, cóż, to będzie tyle na, na wątku rapera i radam, jak na razie, bo jak widzicie, no nic ciekawego się nie wydarzyło u nich, a są po prostu no co widzieliście filmiki. Rado upadł na dno, chleje, łapie się, teraz rafik jest gwiazdą, fajnie, gdy no ale radość gasł i musi się do tego przyzwyczaić, że już nie jest gwiazdą i nie będzie. Ta gwiazda się wypaliła. Jego kobieta trzyma, trzyma go w wodzach, widać, teraz bynajmniej na weekendzie, bo nic nie odpala i bardzo dobrze robi. Może go kiedyś naprostuje na dobrą drogę, ale czas pokaże to. Mm. To się jeszcze mam, miałem wam do powiedzenia, ale no w ogóle wstałem dopiero, chory jestem, w tym Londynie można latawce puszczać z żelbetonu, tak wieje, także łatwo się przeziębić. A, oczywiście spóźnione, ale walentynkowe życzenia dla wszystkich kobiet, mam nadzieję, że tulipany wam twoje dziewczyny i faceci stanęli na wysokości zadania i uszczęśliwiły wasze wszystkie serducha. I tym akcentem zakończę na dzisiaj, bo jest jeszcze parę tematów, ale muszę wejść w ten internet i wam wyszukać dokładnie co i jak, bo są ludzie, nie będę wymieniał, którzy próbują mówić prawdę o Azim, prawdę o Rado, a tak naprawdę to dostaliście prawdę z tego kanału, a reszta próbuje tylko kopiować. I znowu idzie dużo bajerów. Nie będę ich reklamował tych kanałów. Ludzie nawet nie potrafią twarzy pokazać. Tylko się chowają za wszystkim. Ale dzisiaj, jak tylko się wyśpię, to pooglądam i Wam dokładnie nagram co i jak ze szczegółami. A już niedługo zrobimy sobie jakiegoś live'a i porozmawiamy o całym tym, całokształcie tych nie wiem, czterech tygodni, w których była ta biografia i ten cały system z YouTube'a. Także wierzę, że będziemy mieli dużo pytań, żeby to wyjaśnić. No ale, tak jak mówię, dajcie mi chwilkę, ja się ogarnę, bo nawet człowiek zarośnięty jest cały, niewyspany. No ale po prostu musiałem coś wam rzucić, żebyście mieli coś na zabicie nudy. W tym internecie też nic nie ma. Także życzę miłego oglądania i pozdrawiam.